Dzień dobry Państwu, witam ponownie, znowu na antenie. Tym razem już jesteśmy połączeni z Baniewicami. Kasia Kasicka, Winnica Turnau. Cześć Kasiu, witam. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry wszystkim. No i co? I zaczynamy w takim razie kolejną ważną degustację. Przed nami sześć win z winnicy Turnau. Zanim Kasiu oddam Ci głos i już skupimy się tylko i wyłącznie na winach, to ja mam prośbę, powiedz na początek, czym akurat Ty zajmujesz się w dość dużym, znanym nam zespole, ekipie winnicy Turnau. Cóż, oficjalnie w tej chwili mogę się pochwalić, że jestem kierownikiem winnicy, czyli wszystko, co związane z roślinkami, tak naprawdę leży na moich barkach, ale nie tylko, bo mam też wsparcie w postaci Janka Zajączkowskiego, który też tutaj jakby działa bardzo, bardzo prężnie. Pełna ekipa w winnicy, w winiarni. Także ja głównie od roślinek, ale też zdecydowanie tutaj degustacje i wino to jest ten kierunek. Kierownik winnicy w jednej z największych, jak nie największej winnicy w Polsce, to duże zadanie, duże wyzwanie. I ile macie w tym momencie hektarów winnic? Bo wiem, że to się cały czas troszeczkę zmienia. Tak, troszkę się zmienia. Niby wydawałoby się, że już nie mamy aż tyle miejsca w kadziach, ale jednak ta pokusa, żeby dosadzać trochę tych roślin jest duża co roku. Zatem w tej chwili 34 hektary, ale nie wykluczamy, że coś się jeszcze pojawi. Że coś będzie jeszcze więcej. Dokładnie. Świetnie. A powiedz mi w takim razie jeszcze, co w tym momencie dzieje się w winnicy w takim razie? Czy jeszcze coś się dzieje w ogóle w winnicy w połowie listopada, w drugiej połowie listopada? W drugiej połowie listopada już tak wiele się nie dzieje, chociaż muszę przyznać, że zbiory zakończyliśmy dopiero 5 listopada, więc bardzo, bardzo późno. Ale jedyne, co zostało w tym momencie, to winogrona na wino lodowe, więc liczymy tutaj, że może te mrozy przyjdą. A poza tym jesień, spadają liście, szykujemy się do cięcia zimowego i na razie, że tak spokojnie. W winnicy. W winiarni trochę więcej pracy, zdecydowanie, bo wina fermentują, kończą fermentację. Przygotowujemy się do wypuszczania kolejnych win z poprzedniego rocznika, także zdecydowanie tu się więcej dzieje. Właśnie tutaj przysłane przez ciebie zdjęcie z winnicy. W tym momencie widzimy właśnie takie jesiennej winnicy. No to dobrze, czasu mamy nie za dużo, a win do spróbowania 6. W takim razie, szanowni państwo, zapraszam do degustacji. Ja sobie kolejny kieliszek. Wino numer 1, czyli Riesling. Czyli Kasiu, oddaję Riesling. ci głos w takim razie. Oczywiście, jeśli chodzi o Rieslinga, to decyzja o posadzeniu tej odmiany była dosyć prosta, ponieważ jest to odmiana, która dosyć dobrze czuje się w klimatach trochę chłodniejszych. Oczywiście musimy zrobić dużą selekcję gron, ale dojrzewa ona całkiem fajnie i w momencie, kiedy zmniejszymy tonaż, zdecydowanie możemy zrobić fajne wino z tego. W momencie przymrozków majowych tak naprawdę nie jest jeszcze w jakiejś takiej fazie super rozwiniętej, więc zazwyczaj przeżywa te przymrozki majowe, a dodatkowo rośnie przy jeziorze, więc jest też opatulona troszeczkę takim buforem wodnym. No i pojawiają się czasami jakieś mgły, ale staramy się jednak mimo wszystko tego botrytisu za dużo nie dopuszczać do klasycznego Rieslinga. Był w dużej beczce, niewypalanej, ale myślę, że trochę takiego świeżego drewna gdzieś tutaj będzie się pojawiało. Dużo na pewno jabłka, dużo cytrusów, bo jest to wbrew pozorom Riesling jeszcze młody, także zdecydowanie tej świeżości ma dość dużo. No i usta, myślę, jabłkowo-grejpfrutowe zdecydowanie takie dosyć charakterystyczne.
poprzednie roczniki też mocno potrafią pokazywać charaktery Zlinga, gdzieniegdzie nawet jakieś petrolowe nuty, także jest to taki klasyczny, można powiedzieć, Rysling. Ręka oczywiście nadreńskiego winiarza, naszego Franka Fausta, enologa, który ma we krwi Rysling, także to był jego polski debiut. No świetnie, powiedz mi, z czym wy rekomendujecie go do jedzenia? Ja zaraz powiem, z czym ja go rekomenduję, albo może właśnie ja teraz powiem, z czym go rekomenduję. Bo to fantastycznie uniwersalne wino, doskonale pasujące do polskiej kuchni. Przed chwileczką mieliśmy spotkanie, gdzie Justyna Suchocka z Michałem Bardelem opowiadali o wina, czy też degustowali wina do polskiej kuchni, a do świątecznej polskiej kuchni. No ale w ogóle wszędzie wyszukując win, które mogłyby pasować do polskiej czy środkowoeuropejskiej kuchni, gdzie jest kapusta, gdzie jest dużo białego mięsa, gdzie wbrew pozorom je się też dużo ryb, chociaż takich ciężkich ryb, no to właśnie wtedy najczęściej pada słowo Rysling, prawda? I myślę, że ten wasz Rysling jest, właściwie wszędzie mogłoby padać słowo Rysling od Turnała, bo on przez tą swoją taką bardzo wysoką kwasowość, bardzo przyjemne, ale takie niedominujące aromaty, bardzo mocną wyrazistość da sobie radę z takimi właśnie kwaśniejszymi potrawami. Tak, zdecydowanie. Tutaj kwasowości nie brakuje. Zawsze wszystko, co tłuste, będziecie lubiło z alkoholem i kwasowością. My nawet tutaj z naszym sommelierem Maurycym mamy taką teorię, że Rysling jest jedynym winem do zupy, mianowicie do rosołu. I myślę, że to jest faktycznie kierunek fajny, ale zdecydowanie tak, tutaj i rybnie, i lekko tak bardziej tłusto. Rysling na pewno trawiennie będzie zdecydowanie pasował. Super. Pierwszym winem, które ja spróbowałem z waszej winnicy, był Sauval Blanc. No i właśnie, mamy Sauval Blanc, więc może spróbujmy. Proszę bardzo, właśnie tak wyglądają duże butelki. Tak. Kasia, ja się domyślam, że kształt etykiety oczywiście nawiązuje do do budynku winnicy, prawda? Czy też winiarni, bo winnica to nie budynek, tylko pole. Tak, więc zdecydowanie. Technicznie oczywiście tak, to jest kwestia kształtu frontu naszego budynku, ale myślę, że przede wszystkim też samo logo, które też jest w postaci jakby frontu budynku, przede wszystkim nawiązuje do tego, że jest to jednak dach, pod którym powstało przedsięwzięcie rodzinno-przyjacielskie, które łączy kilka pokoleń i myślę, że jeszcze długo, długo będzie łączyć, także to taki trochę sentymentalny kierunek, ale tak, to jest na pewno coś, co macie kojarzyć tutaj z tym naszym budynkiem. Tak jest, mamy go na zdjęciu 1881 rok, jak widzimy na zdjęciu, więc trochę starszy niż wasza winnica. Tak, jak jesteśmy przy winnicy, to przypomnij w takim razie, kiedy winnica założona i kiedy pierwsze wino, ile to już lat? W 2009 tak naprawdę jakieś pomysły padały, ale w 2010 pierwsze 500 sadzonek znalazło się w ziemi. I to był moment na taką decyzję, co dalej, ale na szczęście decyzja była taka, żeby robić to profesjonalnie dalej. Także pierwsze wina zrobione u nas, zebrane z naszych owoców, to był 2014 rok. Pojawiły się na początku 2015, kiedy to oficjalnie jakby otworzyliśmy nasze wrota i rozpoczęliśmy taką produkcję tutaj już coroczną. Także czyli już 10 duża lat. Czyli już duża część waszych krzewów, czy też twoich krzewów, którymi się opiekujesz, to są krzewy, które mają po 5, 6 czy nawet więcej lat. Powiedz mi, czy ty zauważasz z roku na rok, że się coś zmienia
w winie z tych krzewów. To znaczy, to jest to słynne pytanie, prawda, czy wiek krzewu ma znaczenie. W Bordeaux wszyscy mówią, że tak. W Hiszpanii ci, którzy mają stare krzewy, mówią, że tak. Ci, którzy nie mają starych krzewów, tylko właśnie posadzili, mówią, że nie. Jak to jest u ciebie? Czy zauważasz po tych 5 latach na przykład, że coś innego się dzieje z owocami? Zdecydowanie, jakby tu jestem skłonna zawsze trochę personalizować tą winorośl i wychodzę z założenia, że jednak zachowuje się bardzo, bardzo mocno jak człowiek w momencie, kiedy jest młoda, kiedy jest pełna wigoru i dopiero chce pokazać, na co ją stać, wtedy zdecydowanie idzie na ilość, próbując to, jakby to powiedzieć, nadrobić jakością, ale zdecydowanie rośliny starsze są bardziej rozsądne, jakkolwiek to brzmi, ale inteligencja roślin jest bardzo duża, one decydują o przyszłych plonach już latem poprzedniego roku, w momencie, kiedy już widzą, jaki jest rok, zakładają, jaki rok przyszły może być, czy będzie im brakowało wody, czy nie będzie, czy będzie susza, czy będą warunki. Zatem z roku na rok te coraz starsze rośliny zdecydowanie lepiej, po pierwsze, asymilują się z glebą, korzenie idą zdecydowanie głębiej, więc są po pierwsze stabilniejsze, po drugie bardziej niezależne, ponieważ mogą sobie wyciągnąć wodę, składniki spożywcze i wszystko, co jest im potrzebne do życia, bo winorośli się nie podlewa i nie karmi się też z łyżeczki ani z korytka, także musimy zadbać o to, żeby poradziły sobie i dorosły w pewnym sensie. Starsza winorośl rodzi może troszkę mniej, ale zdecydowanie te owoce są bardziej pełne, mają lepsze dojrzewanie i tak zauważam, że faktycznie im starsze rośliny, tym ta winnica staje się bardziej homogeniczna, bardziej rozsądna. Tak można. Przenika twoje siły na zamiary. Czyli w takim razie no, z roku na rok te wina będą lepsze. Cały czas jeszcze lepsze. Tak będzie. Tak. Dobrze, mamy w takim razie w kieliszkach Sauval Blanc. Co o tym winie? Co o tym winie? To jest odmiana niesamowicie plenna. Ona nie tylko na początku jako młoda roślina pokazywała nam, że potrafi urodzić bardzo dużo owoców, ale też i teraz pokazuje, że nadal można. Jest szalenie odporna w ogóle na wszelkie choroby grzybowe, więc jeżeli coś się pojawia w winnicy, to Sauval łapie to na samym końcu, co zdecydowanie pozwala nam utrzymać go do momentu zbiorów takiego, jaki my sobie planujemy. Też go musimy mocno selekcjonować, musimy wyrywać trochę gałęzi, musimy usuwać trochę pędów, bo faktycznie jako hybryda, chociaż generalnie wciągnięta gdzieś tam na listę Vitis vinifera, nadal jest genetycznie hybrydą, więc tych pędów ma bardzo, bardzo dużo. Ale zdecydowanie jest wdzięczna, jeśli poprowadzimy ją jak trzeba, to daje fajny efekt. Ten Sauval 2019 jest po raz pierwszy wytrawny, wcześniej był pustki na samym początku, później półwytrawny, a teraz zdecydowaliśmy się na wytrawność, która zdecydowanie, myślę, poprawiła aromatyczność tego wina. On jest nienachalny, nigdy nie był zbyt aromatycznie nachalny i nie wybuchał z kieliszka jak chociażby Hibernal, ale w tej chwili na pewno zyskał na tej aromatyczności. Też był potraktowany dużą beczką, ale zdecydowanie nie wyciągnął tych drewnianych nut, bardziej poszedł w ten taki tropikalną słodycz, można powiedzieć. To wino jest bardzo kwiatowe, takie nawet mandarynkowo-brzoskwiniowe, jest trochę słodkiej gruszki, no i usta, które niby są cytrusowe, ale ten cytrus jest bardziej w postaci takiej limonki niż cytryny, nie kwasi, że tak powiem, choć zdecydowanie kwasowość jest tu dosyć duża. A powiedz mi, co spowodowało, że najpierw to wino było w wersji półsłodkiej, półwytrawnej, wytrawnej? Rozumiem, że pewnie jakieś tam handlowo-marketingowe, ale to chyba ma mniejsze znaczenie, bo wy generalnie staracie się przede wszystkim zrobić jak najlepsze wino, więc
Co ewoluowało w tym winie, czy też co w waszej winnicy, czy też co ewoluowało w pomysłach Franka, żeby z półwytrawnego wina zrobić wytrawne? Przyznam szczerze, mam że... szansę, przepraszam, że cię tak wypytuję, ale mam szansę właśnie troszeczkę dopytać o taką kuchnię winnicy, co myślę, że wszystkich nas i wszystkich tych, którzy nas słuchają i oglądają i oglądać będą w przyszłości, to bardzo interesuje. Oczywiście, no, kuchnia wiadomo, zawsze wszystko się kończy w kuchni i to jest faktycznie zawsze najciekawsza rzecz. Muszę przyznać, że jakby początki faktycznie, na początku mieliśmy w ogóle trzy półsłodkie wina, bo Ich Bernal i Johanniter, który pozostał półsłodki i taki nadal będzie, i właśnie Sauval Blanc, były właśnie w takiej wersji półsłodkiej. To z jednej strony wynikało z tego, że te początkowe roczniki miały dosyć dużo cukru, jakby też rozsądniej było zrobić wino z większą zawartością cukru niż z za dużą ilością alkoholu. No i też troszeczkę trzeba było zbadać rynek i wiedząc, że jednak polski klient często woli coś słodszego, zaczęliśmy po prostu od tej słodyczy, ale z roku na rok zaczęliśmy się przekonywać, że zarówno my, jak i nasi klienci dojrzewają do pewnych innych smaków i zaczynając od półsłodkości, czasami kończą na wytrawności i okazuje się, że ten gust jest często bardzo jakby ulega pewnej ewolucji, która nas bardzo cieszy, bo nam też zdecydowanie bardziej smakują te wina mniej słodkie, można powiedzieć, chociaż nie wyobrażamy sobie naszej oferty bez tych słodyczy, bo wiemy, że też bardzo wielu ludzi właśnie takie wina lubi, a skoro lubi się takie wino, no to trzeba takie wino pić. Myślę, że życie jest za krótkie na to, żeby pić wino, które nam nie smakuje. Ale zdecydowanie Sauval tutaj ewoluował nie tylko na winnicy, w głowie Franka oczywiście też. Na początku nie nastawiał się Frank na to, że to wino będzie jakimś, ta odmiana będzie jakąś przodującą, ale przekonał się do niej. Muszę przyznać, że tutaj duży wkład też miał mój tata, który go przekonał, że Sauval jest naprawdę fajny i warto się nad nim pochylić. Zatem Frank po prostu zrobił to, co potrafi najlepiej, czyli zrobił wino takie, jak co roku stara się u nas robić, czyli daje z siebie wszystko i pokazuje, co można jeszcze wyciągnąć z odmian, które mamy w winnicy. Tak się dzieje też z Solarisem, który też ewoluuje troszeczkę, i właśnie z Sauvalem, który myślę, że tutaj no, przeskoczył kilka poziomów do właśnie tego, co teraz mamy w kieliszku. Super. Mamy pytanie odnośnie Sauvala. Pani Małgorzata pyta, mówi po pierwsze, że Sauval zrobił na niej wrażenie, to najważniejsze. Pyta się, czy to hybryda, jak hybryda, to z jakich szczepów, jaka to mieszanka? Nie wiemy, nie? Znaczy, to są głównie są numerki. Oczywiście mogłabym to w tej chwili gdzieś sprawdzić, bo chyba nawet mam plik na komputerze, ale tak naprawdę nie są to żadne odmiany, które gdzieś są mocno znane. Tak jak przy Johanniterze możemy powiedzieć, że tam jest 25% Rieslinga. O Johanniterze jeszcze będziemy mówili. Przy Sauvalu tak naprawdę to są odmiany, które mają głównie numerki, powstały tak na dobrą sprawę, stworzona ta odmiana jest przez panów Seiwe i Villarda, którzy jakby poszli tutaj w kierunku właśnie tworzenia nowych odmian. Przygotuję się następny raz, sprawdzę dokładnie i mogę te numerki podać. Nie, myślę właśnie, że to jest ważne, że są takie odmiany, są takie hybrydy, które łączą się z jakichś ciekawych odmian, a są takie z ciekawych czy znanych odmian, a są takie, które no po prostu tylko numerami, więc przede wszystkim skupiamy się na tym, że to po prostu bardzo dobry Sauvignon Blanc. Dobrze, no to w takim razie wino numer 3, czyli różowe. Dzisiaj mamy praktycznie całą kolekcję z winami białymi, natomiast pojawia się jedno wino różowe.
co oczywiście nie znaczy, że w winnicy Turnau nie uprawia się czerwonych winogron, czerwonych odmian, wręcz przeciwnie, mamy różowe, tak wygląda różowe. Tak. Ja się też mogę pochwalić, moje różowe wyglądają tak. I w takim razie właśnie, no to jak jesteśmy przy różowym, to możemy dwa słowa powiedzieć na temat czerwonych odmian, no i odmian, z których to wino powstało. Tak, oczywiście większość win, które tworzymy, to wina białe, ale oczywiście czerwień też u nas rośnie i bez problemu rośnie, ale mimo wszystko jest to tylko około 30% całej produkcji. W różowym do tej pory była mieszanka Ronda i Regenta, czyli dwóch takich bardzo kolorodajnych, bardzo garbnikodajnych odmian. W 19 roczniku postanowiliśmy dorzucić do tej sprawdzonej już mieszanki trochę elegancji Pinota i do Ronda i Regenta dołączył Pinot Noir. Myślę, że widać to w tej chwili w kolorze, bo zazwyczaj to nasze różowe jest takie dosyć głębokie, natomiast ten rocznik faktycznie nabrał trochę takiego brudnego różu, co faktycznie zbliża go może bardziej do takich klasycznych różowych win, ale faktycznie zaczynaliśmy od tego, co dawały te odmiany barwiące, bo zazwyczaj oczywiście jest tak, że skórka ma swój kolor, nie barwi soku, póki się nie wyciśnie owoców, a Rondo z Regentem, tak jak i część Cabernetów, które też mamy w winnicy, to są odmiany, które już barwią moszcz na poziomie owocu, czyli zgnieciona jagódka już brudzi. I tutaj stąd bardzo krótka maceracja przy rozę, to jest około 3 do 5 godzin maksymalnie, żeby nie przeciągnąć za dużo koloru, żeby nie przeciągnąć tych wszystkich gorzkich, garbnikowych rzeczy. No i trochę Pinota, który trochę zrobił takiego fetnego sznytu przy tym roczniku. Na pewno truskawkowo, poziomkowo, trochę takiego czerwonego jabłka, które też czasami na działce się ma taką jabłonkę, która ma jabłka. Po wgryzieniu się w środek widać, że już ta czerwień przeszła do miąższu. To tak jakby z tym mi się kojarzy to wino. Ale jest zdecydowanie delikatne, orzeźwiające, no i ta truskawkowość tutaj jest chyba taka najbardziej charakterystyczna. Tutaj, jeśli chodzi o zapachy, to wiele się nie zmieniło od początku rozę. Tak, ale ja bardzo chcę pochwalić to wino znowu z mojego ogródka, czyli z złączeniem wina z potrawami, bo różowe wino to kolejne wino, które dość często sugerujemy, czy wybieramy do jedzenia, czy też ja polecam, bo różowe wino to jest takie wino, które uwielbiamy pić w letnie, gorące popołudnie na tarasie. I to już każdy wie, że różowe wino jest fantastyczne na lato, ale nie tylko, bo to jest też wino dobre do jedzenia, dobre do łączenia z jedzeniem, z krewetkami, bardzo go lubię z łososiem, w Polsce z królikiem duszonym, śmietanie, z takimi delikatniejszymi rzeczami, ale zawsze wtedy, gdy polecam różowe wino, to mówię tylko pamiętajcie, żeby to było wino o wyraźnej kwasowości, wyraźnej wytrawności, czy zdecydowanie wytrawne, a przede wszystkim, żeby te charakterystyczne dla różowego wina aromaty, właśnie truskawek, malin, poziomek, takich jasno-czerwonych owoców, żeby one nie zdominowały. To nie było wino jak kompot aromatyczny, czy jak guma do rzucia owocowa. I tak jest tutaj. My, to co powiedziałaś, czujemy tutaj tą truskawkowość, tą taką malinowość. Bardzo fajne połączenie, nawiązanie tego jabłka, taki malinówki właśnie, taki z takimi czerwonymi żyłkami w miąższu. Natomiast on nie, ten zapach nie dominuje. On nie jest, nie powoduje, że wino jest takie słodkawo-oranżadowe. Tylko wręcz przeciwnie, to jest dobrze zbudowane, świetne wino, które naprawdę polecam do łączenia z jedzeniem. Nie tylko w upalne lato, do lata jeszcze dużo czasu, a rozę trzeba pić już teraz. Tak, zdecydowanie. Tutaj jak to, ja wychodzę z założenia zawsze, że rozę nie powinno być landrynką i to jest chyba
zasadach tworzenia różowych win, a jeśli chodzi o jedzenie, to tak, jest niesamowicie wszechstronne, nawet jeżeli nie pasuje idealnie do tego jedzenia, które mamy, to na pewno jako aperitif, czy jako po prostu wino samo w sobie na powitanie jest na pewno idealne. Dodatkowo, no jakby mamy je pod zakrętką, więc to jest też zawsze latem bardzo dobry argument, żeby faktycznie wybrać rozę. Dobrze je schłodzić i pojechać na piknik. Ale zdecydowanie na białym bobrusie przy eleganckiej kolacji też prezentuje się bardzo dobrze, więc tak, to wszechstronność tego wina jest piękna. Dobrze, mówiłaś o Hibernalu. Zaczęliśmy, ja przerwałem ci, gdy opowiadałaś o odmianie Hibernal, więc w takim razie zachęcam, żebyśmy w tym momencie spróbowali wina numer 4, czyli to jest Hibernal. Tak jest, tak wygląda Hibernal. Który rocznik? Przepraszam, bo nie zobaczyliśmy. Ja mam 18. My też, dobrze. Tak, perełka aromatyczna. O. To jest odmiana, która zaskoczyła nas bardzo mocno. Zauważyliśmy bardzo szybko, że przynosi te aromaty pierwszorzędne, czyli te, które pochodzą z winnicy stricte do kieliszka. Chociaż zwykle ta aromatyczność i ten garnitur zapachowy odmian ulega pewnym zmianom i to, co jest w winnicy, najczęściej nie pojawia się w kieliszku, bo fermentacja alkoholowa, bo filtracja, bo wszystko tak naprawdę ma swój wpływ na tiolę, na chemię wina, na stężenia zapachowe i tak dalej. Natomiast Hibernal na tyle ma silną jakby osobowość, można powiedzieć, że hibernuje, dokładnie można powiedzieć, że hibernuje te zapachy i jakby zasypia na chwilę, na ten moment, kiedy odbywa się proces przetwórczy i objawia się faktycznie później w kieliszku w takiej całej okazałości, plus oczywiście te aromaty drugorzędne, to co faktycznie działo się w kadzi, ale zazwyczaj jednak pozostaje pozostają te liście czarnej porzeczki, ten sok z czarnego bzu, trochę ziołowości, melisy. Niektórzy nawet czasami kierują się do Sauvignon Blanc, które gdzieś tam czasami nowoświatowo pachnie kocimi i siuśkami i tym podobnymi rzeczami, ale myślę, że tutaj nie jest aż tak, tak powiem, zwierzęco, bardziej ziołowo, bardziej liściasto, można powiedzieć. Tak, liście czarnej porzeczki, trochę agresu, ale przede wszystkim te liście czarnej porzeczki, co najbardziej skłania nas w stronę właśnie przekonania, że to jakaś tam wersja Sauvignon Blanc, a to nie Sauvignon Blanc z tą odmianą, ta Hiberna nie ma praktycznie nic, nie ma nic wspólnego. Tak. Zdecydowanie nie. Jest mrozoodporna, bardzo mrozoodporna, w dodatku jest dosyć późna, zbieramy ją nawet częściej i coraz częściej zbieramy później niż Rieslinga, chociaż wydawało nam się, że to właśnie Riesling jest tą najpóźniejszą odmianą. Właśnie wzięłam łyka, kwasowość dosyć duża, ale myślę, że tu, mimo że to wino jest takie dosyć słodkie, bo jest dosyć dużo cukru, kwasowość jest wysoka, jakby nie patrzeć, bo znam parametry i wiem, że niska nie jest. Dodatkowo faktycznie silnianki pracują i pracują, ale proszę zwrócić uwagę, że to jest super zbalansowane połączenie. Tutaj ta kwasowość z tą słodyczą powoduje, że mamy soczystą brzoskwinię w ustach, a nie odklejone od siebie cytrusy i jakieś inne owoce. Także faktycznie ten Hiberna tutaj no, działa na pewno na żołądek i troszeczkę będzie czymś na kształt aperitivu, ale też tą słodyczą daje możliwości połączenia tego z czymś bardziej może słodkim, jakąś może sałatką, może jakimś kurczakiem lekkim w sosie słodko-kwaśnym. Myślę, że tutaj trochę jakichś opcji na pewno jest.
No i Tak, ja aromat. myślę, że takie rzeczy, które takie dania, które mają w sobie, są bardzo aromatyczne, a jednocześnie gdzieś tam pojawiają się owoce, czyli właśnie taka sałatka na pikantno, ale w której gdzieś tam właśnie się trzeba wkroić kawałek, nie wiem, czy cytrusa jakiegoś, czy melona, jabłka, gruszki i ta złamana taka właśnie słodycz i kwasowość w tym winie i słodycz i kwasowość w takiej delikatnej, bardzo aromatycznej sałatce świetnie pasowała. I te liście, które tutaj są w nosie, myślę też z rukolą, poniekąd też liścia są, dobrze by pasowały. Nawet jakaś tarta gruszkowa z jakimiś takimi rukolowo-roszponkowymi rzeczami, to myślę, że też jest dobry kierunek. Tak jest. No, czytam cały czas komentarze, za które bardzo dziękujemy. Dziękuję panu Grzegorzowi, który już wyszukał w encyklopedii te słynne nasze numerki, także już wiemy, co chciałem skrzyżować, żeby nam powstał Sewel Blau. Wielkie 30 lat jest. Tak, wielkie oklaski za zapach Hibernala, bo to faktycznie fantastyczne. Pani Małgorzata, która pisze, że nas słucha, jednocześnie podróżuje po mieście, proszę uważać i nie spowodować wypadku. Dobrze, to w takim razie przechodzimy do następnego wina. Wina numer 5, czyli Johanniter. Tutaj przy Johanniterze możemy spokojnie powiedzieć coś o historii powstawania, ponieważ jest to wina, która faktycznie ma 25% krwi ryzlingowej. I muszę przyznać, że w momencie, kiedy decydowaliśmy się na wino lodowe, decyzja padła właśnie na Johannitera, ponieważ ryzling jeszcze nie był w takiej ilości u nas, żebyśmy mogli pozostawić owoce i nie przerobić ich na naszego klasycznego ryzlinga. Ale Johanniter super się sprawdził w tej roli. Jest może troszeczkę minimalnie podobny do ryzlinga, jeśli chodzi o grona, ale jest dość charakterystyczny. Jest taki długi, zbity, piegowaty i smakuje jak agrest. To jest najbardziej charakterystyczna rzecz dla Johannitera. Troszeczkę tego agrestu gdzieś tam przechodzi w zapach. Z racji tego, że jest półsłodki, ma dosyć dużo cukru, a ten cukier troszeczkę maskuje jakąś aromatyczność. Myślę, że tutaj nie ma za wiele jakichś takich ferii zapachowych, po Hibernalu zresztą to tak na dobrą sprawę już nic nie będzie pachniało aż tak, ale muszę przyznać, że szczególnie roczniki poprzednie, tak jak i nawet tutaj ten, mam 18, nie wiem jak tam w drugiej stronie, jest taki sznycik troszeczkę petrolowy i to faktycznie pokazuje, że gdzieś tam w kierunku takich plasticzanych nutek też może gdzieś... Po dziadku ryzlingu ten petrol. Tak, po dziadku ryzlingu, dokładnie. No jest brzoskwinia w puszce po prostu, jeśli chodzi o usta, no to już w ogóle jakby wypić syrop z puszki. Przy okazji też myślę, że poziomem alkoholu jest zbliżone, ponieważ ma tylko 9%, także jest idealne na pewno dla tych, którzy lubią słodycz, ale nie lubią spożywanego alkoholu. Także to jest takie wino, które na pewno zostanie w naszej ofercie właśnie w takiej formie, czyli półsłodkiej, ponieważ mamy bardzo, bardzo dużo ludzi, którzy po prostu kochają tego Johannitera i nie wyobrażają sobie, że może go zabraknąć, więc tutaj ukłon ku lubiącym słodkości. Ja do takich ludzi nie należę, to znaczy nie za bardzo lubię wina pół słodkie, albo lubię wina w pełni wytrawne, albo lubię, uwielbiam wina słodkie, w pełni słodkie. Natomiast faktycznie to, co powiedziałeś, bardzo, bardzo dużo osób, też świątecznie, bo trochę wchodzimy już w okres takiej świątecznej sprzedaży czy przedświątecznej sprzedaży i trochę szykowania się na różnego rodzaju święta czy spotkania świąteczne i takie wino może być właśnie uniwersalne dla wszystkich, natomiast to, że ono jest półsłodkie, to jedno, ale ono jest bardzo dobrze zrównoważone, to co powiedziałaś. Ta słodycz tutaj jest taka dobrze zharmonizowana właśnie
z dobrą kwasowością, stosunkowo niewysokim poziomem alkoholu, ale też to wino nie jest płytkie, nie jest wodniste, ten alkohol gdzieś tam jest wyczuwany, więc to wszystko bardzo dobrze zintegrowane i no i świetne, świetne. Przechodzimy do coraz słodszych win, prawda? I przed nami no, taka jedna z najnowszych waszych projektów winiarskich, prawda? Czyli szlachetny zbiór, tak jest? Szlachetny zbiór, on jest w mniejszej butelce, prawda? Tak, tak, połóweczka 0,375. Pół butelki, czyli 0,375 i w takim razie, no to szlachetny zbiór. No to szlachetny zbiór. Szlachetny zbiór to jest Solaris. Zdecydowanie Solaris pokazał nam na przestrzeni tych 10 lat, że nadaje się nie tylko na klasycznego Solarisa, ale właśnie nadaje się na wina botrytyzowane, takie jak szlachetny zbiór. Nadaje się na wino pomarańczowe, które u nas pod nazwą Ambre się kryje. I no jest to odmiana niesamowita. To jest takie troszeczkę marzenie winiarza. Jeżeli wie, co z czymś takim zrobić, to na pewno Sejwal będzie wdzięczny i będzie potrafił oddać to, co najlepsze. Bo jest to odmiana, która pochodzi z jednej strony od Rieslinga, czyli bardzo długo w winnicy zachowuje kwasowość. Tej kwasowości jest na tyle dużo, że możemy zebrać owoce później, z fajną kwasowością, przyzwoitą na tyle, żeby nie było to wino płytkie, ale też z drugiej strony ma muskata Otonella i generuje bardzo dużo cukru w owocach, nawet czasami 40% więcej niż inne odmiany w momencie zbioru, co daje nam potencjał oczywiście alkoholu, ale też potencjał zrobienia wina właśnie trochę słodszego. Rozpoczynaliśmy w ogóle rocznik 2014 od takiej półwytrawności i przyznam szczerze, że też uczyliśmy się bardzo, bardzo wytrwale tego Solarisa i zdaliśmy sobie sprawę z tego, że ten cukier, którego jest bardzo, bardzo dużo, to wcale nie jest najważniejsza rzecz, że warto tego Solarisa zebrać czasem trochę wcześniej i nie dociągać go do jakichś granic możliwości słodyczy, bo później po prostu tego alkoholu jest masakrycznie dużo. Więc w tej chwili nasz klasyczny Solaris idzie swoim torem, natomiast zostawiamy owoce jeszcze przynajmniej na 2 tygodnie albo 3 i czekamy na Botrytis cinerea, czyli szlachetną plewę. Solaris ma to do siebie z racji tego, że pochodzi od Rieslinga, też jest w odległości od jeziora dosyć bliskiej, że ten botrytis, jest tendencja do tego, żeby ten botrytis się pojawił co roku i zawsze jest to botrytis. To nie są inne pleśni, to nie są choroby grzybowe, ponieważ one przychodzą dopiero w momencie, kiedy owoce są całkowicie dojrzałe i atakują po prostu skórkę, ona pęka, odparowuje woda, pojawia się ten charakterystyczny nalocik, taki kurzasty. Śmiejemy się w winnicy, że to jest sucha pleśń, ponieważ jak się złapie to grono, to ono tak aż bucha takim kurzem. No i to jest po prostu najpiękniejsza rzecz, jaka może być. Nawet Frank zawsze mówi, że to jest szyne botrytis i wtedy wiemy, że będzie szyne wein. I zbieramy wtedy właśnie takiego Solarisa, który już praktycznie w całości jest pokryty szlachetną pleśnią. No i wyciskamy właśnie w kierunku wina botrytyzowanego, czyli naszego szlachetnego zbioru. Stąd zresztą nazwa szlachetna pleśń i późny zbiór. Tak jakoś wyszło sprytnie i ten szlachetny zbiór w tej chwili jest właśnie Solarisem słodkim. To jest wasz pierwszy szlachetny zbiór, czy to już jest drugi rok z kolei? To jest trzeci. Trzeci już. Trzeci albo czwarty? Chciałabym sprawdzić. No to teraz, ale czyli rozumiem, że już kilka lat pod rząd faktycznie ten botrytis się pojawia na owocach i można założyć, że nie będzie. Dodatkowo też w tym roku, no jakby ten klimat się troszeczkę zmienia i idzie w jakimś tam konkretnym kierunku. Wydawałoby się, że takie zmiany klimatyczne nie są odczuwalne, ale w winnicy widzi się takie rzeczy. Ten rok na przykład przyniósł nam bardzo dużo mgieł, mglistych poranków, które zawsze się gdzieś tam pojawiały, ale w tym roku faktycznie było ich bardzo, bardzo dużo.
Więc bardzo szybko pojawiło się też grona potrycyzowane. I myślę, że takie warunki no, na pewno będą sprzyjały robieniu właśnie takiego wina. O ile mrozy, no wiadomo, troszeczkę musimy odtańczyć tutaj taniec mrozu, żeby pojawiły się jakieś niskie temperatury, ale o botrytyz nie martwimy się absolutnie, bo faktycznie jest to cecha charakterystyczna tych odryzlingowych odmian. Super, powiedz mi, przypomnij jeszcze, czy wy wzorem, nie wiem, Soterna, czy win tokajskich leżakujecie, wkładacie to wino do beczki. Przy okazji jeszcze znajdę gdzieś zdjęcie z naszej piwnicy z beczkami. Nie, szlachetny zbiór akurat nie trafia do beczek. Może kiedyś się zdecydujemy na to, ale zdecydowanie tutaj szlachetna pleśń leży w szlachetnej stali, czyli w tankach nierdzewnych. I myślę, że mimo to i tak jest bardzo, bardzo aromatyczna, bo jest i trochę kandyzowanych owoców, i trochę takich nutek siana. Jest lekko miodowo, no i te usta też pokazują taki charakter butrytis, bo jest takie lekkie szczypanie, lekka goryczka, która wynika oczywiście z ilości cukru, bo jest go bardzo dużo, ale też właśnie dlatego, że ten Solaris miał ten charakterystyczny smaczek właśnie z butrytis cinerea. Super. Mam jeszcze pytanie na koniec. Trudne pytanie. Czy macie Państwo jakieś doświadczenie, choćby eksperymentalne, z historycznymi odmianami, które pojawiały się kiedyś na Pomorzu Zachodnim? Z historycznymi odmianami. Chyba obawiam się, że niekoniecznie. Chociaż wiemy, że gdzieś tutaj w okolicy też pojawiały się jakieś głosy, że jakiś sąsiad miał jakąś winorośl starą, ale ciężko nawet stwierdzić, co to za roślina, więc nie dociekaliśmy, nie szliśmy tutaj w tym kierunku. Raczej bazowaliśmy na odmianach, które no, dostosowaliśmy trochę do naszego miejsca, do tego, żeby faktycznie nam urosły, żeby czuły się tutaj dobrze. I szczerze powiedziawszy, chyba żadna z nich jakoś charakterystycznie się nie pojawiała w przeszłości. Także na razie nie, ale jak coś się pojawi, to w sumie czemu nie? Tak, oczywiście, można próbować. Zresztą no, do niedawna, prawda, nikt z nas nie wierzył, czy dziwił się, że w ogóle na Pomorzu Zachodnim, niemalże pod samym Szczecinem, a z punktu widzenia Krakowa, to właściwie w samym Szczecinie, można robić wino, a teraz po prostu już Zachodnie Pomorskie jest po prostu pełnoprawnym regionem winiarskim. Kasiu, bardzo dziękuję za ten czas, za opowieść. Gratuluję win również Tobie, bo to przecież Twoje zadanie. Do Hiszpanii czy do Francji, jak się jedzie, to każdy winiarz zaczyna od tego opowieść, że wino tak naprawdę rodzi się w winnicy i jak się ma dobre winogrona, to nawet jak ktoś jest kiepskim enologiem, to zrobi dobre wino, natomiast nawet najlepszy enolog z byle czego wina nie zrobi. Także to głównie twoja zasługa. Nie mów tego Frankowi oczywiście, ale wiemy i gratulujemy, więc Tobie bardzo dziękuję. Państwa jeszcze proszę, żeby na chwileczkę, bo jeszcze mamy wódkę do spróbowania na koniec. Dzięki Kasia w takim razie i mamy nadzieję, że do zobaczenia na kolejnych degustacjach już na żywo w Sierakowie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Dziękuję, do widzenia. Tak jest. Szanowni Państwo, tradycyjnie każdą degustację kończymy jakimś mocnym alkoholem. Myślę, że przyjdzie taki czas, że i winnica Turnow będzie nas częstowała jakimiś destylatami, natomiast na razie kosztujmy wódki, próbki numer 7, czyli wódki z Dwór Sieraków Pieprzowej. To jak wczoraj Artur Boruta na naszym wieczornym spotkaniu opowiadał, jego ulubiona wódka, faktycznie jedna z ciekawszych. Ja zachęcam do tego, żeby albo na wczorajszym Facebooku oglądnąć
wykład Artura na temat wódek i degustację właściwie wszystkich, czy opowieść o wszystkich wódkach dwusieraków, jakie w tym momencie są w ofercie. Będzie to można też oglądać, albo może już można na YouTubie. Natomiast właśnie wódka pieprzowa o niezwykle pięknym, niezwykle złożonym aromacie. Tutaj pojawia się nie tylko taki piękny, eteryczny pieprz, ale też wszystkie przyprawy, które używamy do intensywnych mięs czy do rosołu, bo jest i liść laurowy, jest odrobinę jałowca, bardzo aromatyczna. Zawsze polecamy, żeby skosztować, żeby sprawdzić, jak smakuje wtedy, gdy zastąpimy nią gin w drinkach, choćby w tym takim najprostszym połączeniu z tonikiem. Ma świetną zdolność łączenia z potrawami i też tutaj tatar z tą wódką, właściwie wtedy można mięsa tylko posolić i resztę przypraw jest właśnie we wódce. To wszystko fantastycznie wyczuwalne też w ustach, chociaż klasyczna wódka 40-procentowa to niezwykle delikatna, subtelna i wszystkie te aromaty, które wyczuwamy w nosie, też bardzo pięknie rozwijają się w ustach. Ciekawostka, ja też mówiliśmy o tym wielokrotnie, ja tą wódkę degustuję ciepłą, w temperaturze pokojowej i gdy się wącha, w ogóle nie czuję się w niej alkoholu, znaczy minimalnie gdzieś tam oczywiście, natomiast przede wszystkim czujemy ten wyraźny pieprz, jałowiec, aromaty. Ten alkohol oczywiście jest, też jest wyczuwalny w ustach, ale on jest tylko dodatkiem, natomiast piękne aromaty pieprzu i nie tylko pojawiają się. Świetna wódka zarówno na aperitif, jak też jako dodatek, no albo na koniec jako digestif, na koniec degustacji. I proszę Państwa, kończymy tą część spotkania. Już za 10 minut zapraszamy na kolejną degustację. Tym razem tak, coś nas rozłączyło, ale chyba dalej jestem widoczny. Więc proszę Państwa, zapraszam na spotkanie za chwilkę, w czasie którego razem z Justyną Suchocką zaprosimy Państwa na wyprawę między Karpatami i Kaukazem i z powrotem. Do zobaczenia niebawem.